Dzień dobry namasta, cześć, witam Was w 40. vlogu Pogadajmy dziś o tym, co daje nam puszczenie sterów. Widzicie um, ok. Otoczenie mocno lotnicze, bo sporo wątków lotniczych jest w mojej książce, żyj w pełni. Nagrywałem tutaj filmik promujący tą książkę. Za chwilę Wam opowiem o szczegółach. Będzie o zaskakującej technice, o której sporo jest w książce. Jeśli jeszcze nie jesteście na YouTubie, to teraz czas na niego przeskoczyć. Jestem w gościnnych progach. Aero Klubu Gliwickiego, to co widzicie w tle, a tutaj tych samolotów jest więcej, to latające muzeum, samoloty, które są eksponatami, ale również i latają. A jestem tutaj dlatego, że nagrywałem filmik z jednym z wątków, który się pojawia w książce, że tą książka... Przesycona jest taką główną metaforą lotniczą. Nie będę Wam zdradzał szczegółów, żeby nie odbierać Wam zabawy. Ten wątek lotniczy mocno się tam pojawia. Natomiast to, co opowiadam w tym filmiku, pewnie go zobaczycie, bo będzie intensywnie pokazywany. To jest historia młodego lotnika, pilota, który po zrobieniu uprawnień, poleciał w pierwszy samodzielny lot swoim samolotem, e, awionetką, i wystartował, z, zaczął zlatywać coraz wyżej, i kiedy już był dosyć wysoko, stracił kontrolę nad tym e, samolotem. Wpadł w korkociąg, w jakiś nie, nie, niekontrolowany e, lot. Więc wezwał wieżę kontrolną i wszystkich dookoła. Mayday, mayday, mayday. Straciłem kontrolę nad samolotem, spadam. I bardzo było zaskakujące to, co usłyszał z wieży. Pisze o tym w książce. Dobra, nie będę was trzymał w niepewności, nie, nie musicie sięgać do książki, żeby się dowiedzieć, co usłyszał ten pilot. Usłyszał słowa, które go ogromnie zaskoczyły, a, a mianowicie puść stery. Wydało mu się, że wieża nie rozumie, w jak dramatycznej, tragicznej sytuacji jest, więc jeszcze raz mówi, nie rozumiecie, co się ze mną dzieje, straciłem kontrolę nad samolotem, spadam, Mayday, ratunku, a... a... Głos zwierzy kontrolnej bardzo spokojnie, jeszcze raz powtórzył, co ma zrobić pilot. Wykonuj polecenia puść stery samolotu. No i kiedy ten młody, nieopierzony pilot puścił stery samolotu, samolot automatycznie wyrównał swój lot, spoziomował się i umożliwił spokojne powrócenie na lotnisko i wylądowanie. Kiedyś nie, 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 sam nie jestem lotnikiem, nie znam tego z praktyki, ani nawet teoretycznie się tego nie, nie uczyłem, nie mam takich uprawnień, ale rozmawiałem o tym z zaprzyjaźnionymi pilotami. Ponad rzecz dotyczyła w oryginale tej opowieści samolotu marki Piper, i rzeczywiście to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą można zrobić w takiej dramatycznej sytuacji: nie próbować kontrolować tej sytuacji, puścić stery i pozwolić, żeby samolot sam doprowadził się do, do stabilności, do poziomego lotu. Ciekaw jestem, co na to, fachowcy, ci, z którymi. Rozmawiałem, potwierdzili e, tą wersję, że tak jest, że to jest jedna z rzeczy, którą e, możemy zrobić. Ale to jest jedna z moich ulubionych metafor na moment, kiedy życie wymyka nam się spod kontroli, kiedy tracimy kontrolę nad tym życiem i zaczynamy bardzo intensywnie. Pracować tymi naszymi sterami poprzez myślenie, poprzez analizowanie, poprzez kombinowanie, co by tutaj e, zrobić. Wkładamy w to bardzo dużo wysiłku. No i nie mówię, że to nie są szlachetne wysiłki. Tak jesteśmy skonstruowani. To dla nas naturalne, że szukamy wyjścia z sytuacji. Ale gdy się spokojnie zastanowić, może się okazać, że najlepszym sposobem, który mamy w tym momencie, tym co możemy w tej chwili e, zrobić, w jaki sposób możemy zadziałać, to właśnie puścić stery, zostawić e, e, to wszystko mm, co w danym momencie jest trudne, stanąć trochę z boku w pozycji obserwatora, przypatrzyć się temu, co się dzieje, zobaczyć, jak sprawy zacz zaczną się układać w momencie, kiedy nie będziemy kurczowo próbowali e, zachowywać tej e, kontroli. Mam w swoim życiu wiele przykładów na to, kiedy właśnie takie odpuszczenie kontroli, przejście na pozycję obserwatora, zdanie się na. Działanie tego, co w książce Żyj w pełni nazywam wielkim umysłem, inteligencją życia, jakimś elementem, który prowadzi i spala, zcaja cały nasz świat, jeśli tym właśnie spokojem, tym oddaniem kontroli, która i tak jest iluzoryczna, bo wydaje nam się, że kontrolujemy pewne sytuacje, że kontrolujemy ludzi, że kontrolujemy to, co się dzieje, ale kiedy się spokojnie zastanowimy, to to ta nasza kontrola jest iluzją. Więc w momencie, kiedy porzucimy tą iluzję, przestaniemy się napinać, przestaniemy próbować kontrolować tą sytuację, są szanse na to, że po pierwsze ten nasz lot. Automatycznie się wyrówna. Po drugie, dzięki temu spokojowi, który zyskamy, dzięki oddechowi, dzięki nowej perspektywie, dzięki odpuszczeniu tego stresu, który nam w takich sytuacjach towarzyszy, zaczniemy zauważać nowe perspektywy, nowe możliwości, nowe rozwiązania. Ciekaw jestem, jakie są Wasze doświadczenia w tej kwestii. Czy zdecydowaliście się kiedyś w życiu? Puścić stery w takiej trudnej e, sytuacji. Ja sporo o tych rzeczach piszę w, e, w książce. E, z pewnością będą to interesujące rozważania dla tych, którzy się zdecydują po nią e, sięgnąć. Zanim e, zakończymy, to tradycyjnie spoglądam do komentarzy. Wczoraj vlog był trochę inny, bo bez obrazka po prostu wieczorem ustawiłem sobie e, w domu mikrofon. I pogadałem do Was o wrażliwości w ramach 39. vloga. Agata pisze: wrażliwość i delikatność jest mocą, Panie Jarku. Za to Pana cenie. Może dlatego, że też jestem wrażliwcem, bardzo to sobie lubię. Pozdrawiam i życzę pięknego dnia. Dzięki wzajemnie. Pozdrawiam wszystkich wrażliwców. Anusia wysłał mnóstwo serduszek i mnóstwo kciuków w górę. Jola pisze: Dziękuję za dzisiejszego interesującego vloga. Ja też jestem wrażliwcem, z czym niełatwo mi było i niełatwo jest mi żyć. Myślę, że zależy to w dużej mierze od ludzi, których spotyka się na swojej drodze. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Jole. Wrażliwiec, taki ktoś ma nick na YouTubie. Wrażliwość to siła, tylko trzeba to sobie poukładać. Dokładnie o tym mówię w tym vlogu. Kilroy, Kil, Kilroy was here, pisze, pełna zgoda, dowodem na to jest też to, że jestem tutaj stałym bywalcem, szczerze dziękuję, Cenie bardzo i polecam, dzięki, pozdrawiamy. Anka pisami, pisami uciekło, pewnie się zgubił komentarz, trudno, będzie krócej, Jarku, wrażliwcą, trudniej jest w codziennych zmaganiach, jednak nie chciałbym tego zmienić, patrząc z perspektywy czasu i doświadczenia. Wiesz, fakt, że inni zaczęli się otwierać przy mnie, przestali ukrywać własną wrażliwość, traktuję jako życiową nagrodę. Serdecznie pozdrawiam. Ja również. Ewelina pisze, moja wrażliwość mi dokucza póki co. Może to jest tak, że trzeba do korzystania z tej wrażliwości dojrzeć. Może to jest tak, że trzeba zmienić otoczenie i środowisko na takie, które tą naszą wrażliwość. Lepiej będzie rozumiało. Ciekaw jestem, co napiszecie w dzisiejszym temacie. Puszczania sterów. O wrażliwości również możemy jeszcze pogadać. Ja się tutaj przez chwilę pokręcę, poprzyglądam samolotą i już zapraszam Was na jutrzejszego 40, 41 vloga w cyklu. Pogadajmy. A póki co żegnam się tradycyjnie słowami: Żyjmy w pełni, mamy to w sobie, odetchnijmy spokojem. I podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować. Dzięki. Do zobaczenia i wysokich lotów.